Misterium męki pańskiej wydaje nam się odległe, bo działo się to 2000 lat temu, bo czasy były inne, bo ludzie nie tacy sami, bo takie coś by się dziś nie mogło zdarzyć. A tymczasem misteria dzieją się ciągle. Te małe i te większe. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile razy wydaliśmy na kogoś wyrok, będąc czyimś piłatem. I chociaż nie skazaliśmy go na dosłowną drogę krzyżową, włożyliśmy mu na barki cierpienie, osądziliśmy, przekonaliśmy innych, że jest winny tej czy innej zbrodni. Po wszystkim umywając ręce w niemym, to nie ja. A ile razy byliśmy w tłumie krzyczącym, naciskającym, żądającym. Nawet czasem nie wiedzieliśmy, o co krzyczą, ale jak wszyscy, to wszyscy. Albo tylko staliśmy obojętnie w tłumie, który może i nie oskarża, ale i nie broni. Ile razy mogliśmy nazwać siebie Judaszem? Zaprzedaliśmy uczciwość, wierność drugiego człowieka, byle mieć. A może dla zysku czy wygody wyparliśmy się, nie znam tego człowieka, nawet nie trzy razy jak święty Piotr, ale choćby jeden. Ile razy odarliśmy kogoś z godności, szacunku? A może znaleźliśmy się po tej drugiej stronie? Może wyciągnęliśmy rękę do potrzebującego zupełnie dobrowolnie, jak Weronika? A w końcu może krzyż dotknął nas samych? Kto wtedy pojawił się na naszej drodze? Łatwo nam powiedzieć, przecież to mnie zupełnie nie dotyczy. Ja miałbym kogoś oskarżyć albo zdradzić nowolnego. Tak myślisz? To popatrz. Poszukaj siebie w tym, co zaraz zobaczysz. W kacie, w ofierze, w obserwatorze. Ale uważaj. Nie zobaczysz tu wjeżdżającego na osiołku Jezusa. Nie znajdziesz rady kapłanów. Nikt nie będzie ciągnął dwóch drewnianych belek po scenie. Tłum nie zakrzyczy. Krzyżuj i nikogo na krzyżu nie zawiesimy. Dzisiejsze misteria wyglądają inaczej. Toczą się latami, choć często z początku niezauważalnie. Wszystko się zmieniło, a to i tak niczego nie zmienia. Jestem już. Więcej chodź, zaraz będzie obiad. Co w pracy? Wiesz, w pracy jak w pracy. O właśnie, Antka żona jest w ciąży. Z trzecim? Ona przecież nie pracuje. Siedzi w domu z tamtą dwójką. Jak oni dadzą radę? Nie oni pierwsi, nie ostatni, co od państwa wezmą i dadzą radę. Jak Kasia była mała, to na wiele nie mogliśmy liczyć. Człowiek tylko myślał, jak koniec z końcem zawiązać. No i było jak było. Nic nie poradzić. A do garnka zawsze było co włożyć, a dziecko ani głodne, ani bez ubrania nie chodziło. Była pośle mama? Tak, z samego rana, ale tylko rachunek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zjesz obiad? Nie, jadę na mieście, później sobie. No. Jakby była poczta, to zawołajcie mnie, okej? Okay? Dobrze. Nałożę się drugi. Nie, jedz, jedz. Dzień dobry. List przeniosłem. O tej porze myślałam, że nie wyjdę południami. Bo nie wozimy. Ale Kasia była na poczcie. Mówiła, że czeka na ważny list i że to sprawa życia i śmierci. To jakaś krzywdy zrobić nie mogłem. Jak tylko list przyszedł, to wsiadłem w samochód i jestem. Dobrze, dziękuję. Ale pan mieszka przecież w drugą stronę.
A ile to roboty? Trochę drogi więcej nigdy nikogo nie zabiło. No to ja lecę. Pozdrowię Państwo Kasię ode mnie. Kłaniam się. Kasiu, poczta. Przyjęli! Dostałam się! Ale na co? Oj, babie, nigdy nic nie wiecie. Wyjeżdżam do szkoły artystycznej, będę śpiewać. Jak to wyjeżdżam? No, czego nie rozumiesz, no to wyjeżdżam. Możesz zapomnieć. To ty chyba o czymś zapomniałeś. Mam już 19 lat i sama mogę decydować o tym, gdzie mieszkam i co robię. Dopóki my cię utrzymujemy. Ale nikt o to was nie prosi. Nie musicie. Kasiu, ale jak ty to sobie wyobrażasz? Mogę się wyprowadzić nawet dziś, jeśli ma to wam cokolwiek udowodnić. Tato, przepraszam, niepotrzebnie się uniosłam. No. Bo widzisz, ja naprawdę zawsze o tym marzyłam. Chciałam, żebyś... Myślałam, że mnie wesprzecie. Tato... Co mówisz? Słuchasz mnie? O, tak, tak, tak. Kochasz mnie, tato? Dobranoc. No, tak, dobranoc. Zostaw, oglądam. Idź się połóż, prawie śpisz. Myślisz, że Kasia pojedzie? Jeśli spyta mnie o zgodę, to nie pojedzie. A jeśli postawi na swoim? Ma ambicje, plany, marzenia? Czemu te jej plany nie mogą obejmować zostania w domu? Mało tu szkół w okolicy? Pracę też by wszędzie znalazła. W administracji ciągle kogoś szukają? A Zośka ostatnio nawet mówiła, że na sklepie też jest ciągła rotacja. To i się śpiewać zachciało. Też bym wolała, żeby została. Ale może powinna spróbować. A pomyślałaś, co będzie, jak się jej nie uda? Ale... Uda mi się, chociaż to nie wierzycie, chociaż we mnie nie wierzycie! Ale dziecko, my w ciebie wierzymy. Jakoś tego nie widzę. Ja mam marzenia, rozumiecie? Słuchaj, mamo, o czym ty marzysz? Ja jestem na to za stara. Tato, a ty? Idź spać. Nie mam już 5 lat. Nie możesz mi kazać iść spać, kiedy powiem coś, co się nie pasuje. Przestań. Wiecie, jaki jest wasz problem? Wiecie, dlaczego mnie nie rozumiecie? Bo nie macie marzeń. Bo wystarcza wam to, co macie. Wstać ze śniadania. Przeginasz! Saszek, Kasiu, uspokójcie się. Z waszym błogosławieństwem przywestia i tak moja. Jak chcecie, możecie być w tym ze mną. A jeśli nie, mogę zostać w tym sama. Jeśli ma to wam cokolwiek udowodnić. Byłby tylko chcielibyśmy... Żebym została w domu, to wiem, ale moglibyście raz pomyśleć, czego ja chcę. A czego chcesz? Żebyście byli po mojej stronie. Żebyście raz, ten jeden raz pomyśleli, czego ja chcę. Bo mogę chcieć całkiem innych rzeczy niż wy. Dobranoc. Nogi mi odpadają. Zabiję go z tym pomysłomiarcami. Daj spokój, tylu kroków to ja już dawno nie zrobiłam. Tym bardziej, że... Ruch nie był jakiś szałowy. Marcin będzie zwalniał. Co? No, słyszałam, jak rozmawiali z Olgą, że co zarobi, wydaje na wypłaty i nic mu dla niego nie zostaje. Chyba żartujesz. To jest nasza wina, że mu interesy nie idą tak, jakby chciał? Ale ciszej, jeszcze na zapleczu. W tubie to mam. Cenę wywindował, konkurencja coraz większą, się będzie zwolnieniami ratował. Pogięło? Dziewczyny może... Będzie musiał nikogo zwalniać. Tak, księżniczka, skąd ty się urwałaś? Myślisz, że jak szuka oszczędności, to co? Cenę obniży? Ale ja odchodzę. Zwariowałaś? Czy masz coś lepszego nagrane? Ani jedno, ani drugie. O, dobrze, że tu wszystkie jesteście.
Jest sprawa. Chętnie posłuchamy. Nie będę wam mydlił oczu i wolę bym to załatwić w inny sposób, no ale jest źle. Zyski są, mówiąc oględnie, średnie, a widoków na poprawę nie ma. Zdecydowaliśmy z Olgą, że redukujemy etat. Tak po prostu? No, szukaliście innych rozwiązań? A co, mam tu wstawić sprzęt do karaoke? A może zaczniecie tańczyć? Kankawa chyba. Ale karaoke mogłoby się udać. W pobliżu nigdzie tego nie ma. To może byłoby więcej ludzi. W planach na papierze to wszystko mogłoby się udać. No ale wiesz, na pewno, że karaoke nie wypali? No nie. No to spróbujmy. Ja wiem, że zwolnienie jest najpewniejszym sposobem na oszczędność, no bo cokolwiek się nie stanie, taka zasada. I żeby było jasne, mnie się nie uśmiecha żadnej z was zwalniać, okej? Okay? I dobra, spróbujmy z tym karaoke. Ale jak za miesiąc nie będzie zysków, to wracamy do tej rozmowy. No i dobra. To ja idę. Ogarnijcie salę i widzimy się jutro. Co za buc. Najpierw tak przyjść i wywalić na zbity pysk. O czym oni z tą Olgą te rozmawiali, jak nie znaleźli najprostszego rozwiązania? Daj spokój. Sprzęt do karaoke, wszystkie pozwolenia, dokumenty to też kosztuje. Gonisz go? Nie, po prostu może niepotrzebnie to całe zamieszanie. Potrzebnie, bo teraz zwolni jedną, za miesiąc się okaże, że dalej mało kasy, zwolni następną, a za dwa miesiące będziemy wszystkie trzy rozwieszać ogłoszenia szukam pracy po całym mieście. Ale z czego masz zainwestować? Jak nie ma kasy już teraz, to jak kupi cały sprzęt, to po prostu nam nie zapłaci. Zapłaci, bo musi. Zresztą nie wierzę, że w ogóle mu nie zostaje kasy dla niego. Błagam, chcę ci powiedzieć, że prowadzi pub charytatywnie. Idę zapalić. Wkurzył mnie. A coś ty dzisiaj taka cicha? Ciężki dzień. Tydzień, miesiąc, może rok. Chcesz pogadać? A masz chwilę? Jasne, tylko skoczył po jakieś procenty, bo nam się przydadzą. Nie. A co, ty w ciąży jesteś? Aga... Wpadłaś? Na tak wpadła. A ten twój Robert, czy jak to tam, nie? Robert już dawno nie jest mój. No to w takim razie kto? Problem w tym, że nie wiem. Co? Jak to nie wiesz? No bo byłam na tej imprezie i przyszedł Robert. Nie mogłam mu pokazać, że jestem sama. Był z tą swoją nową Anetą, czy Żanetą. Jak typ się napatoczył, to... Piliśmy kilka drinków przy barze i więcej nie pamiętam. Dam ci na miarę. Znam fajnego lekarza. Jednej mojej znajomej pomógł. Zadzwonisz, umówisz się. Wysłałam ci SMS-em. Ja chyba nie. Jedna wizyta i problem z głowy. Dziewczyny, po piwku. Na trzeźwo się nie da. Ja dziękuję. Podziękujesz, jak wypijesz. Pójdę ogarnąć zabawę. Jak chcesz. Jezu, jakaż to wiara. Zawsze była dziwna, ale dziś bije rekordy. Daj jej spokój. Dobra, wyluzuj. Ty czekaj, ona nie miała odchodzić z roboty? Na razie jeszcze nie zapadła decyzja. Czasem nie tak wkurza ta robota, że sama by się spakowała. I adios, amigos. Ja rozumiem. Tu jest bardziej skomplikowana sytuacja. Zawsze byś grała w trudnych sprawach. Wal od razu, o co chodzi. Długo wygadać. Chodź do pieśni na zapleczu. Sprzątamy i idziemy. Mamo? Odgrzej sobie obiad. Poszłam do ciotki Jaśki. Wrócę koło 6:00. O fu, do 6:00 to ja mam pociąg. Bandziu, jesteś? Jajka i mleko ci przyniosłam. Połóżcie na stole, pani Bandzie jest pewnie na górze. Bandziu, jesteś? A, dzień dobry pani Zosiu. No to nie ma, ale proszę, niech pani sobie usiądzie, poczeka. Mama powinna być zajęcia. Cześć, dzieciaki. Cześć. Zrobisz wam jakieś herbaty? A, chętnie się napiję. Mamo, mieliśmy przyjść tylko w tej z powrotem. Miałam iść do Basi. Jeszcze pójdziesz, masz dwa kroki. Jak chwilę siądziesz, nic ci się nie stanie. Oj Boże. Człowiek wychowa, daje co może, a potem niewdzięczny jeszcze nie pomoże. Tylko mi Wojtuś zostanie chętny do roboty, bo Marysia tylko patrzy, gdzie tu z domu wyjść. Zostawi mnie na stare lata. Niech pani tak nie mówi, w
Przecież nie będzie cały dzień w czterech ścianach siedzieć. Dziecko, u nas rąk do pracy zawsze brakuje. Dobrze, że twoja mama czasem przyjdzie co pomóc, to lżej. Kury trzeba nakarmić, krowę wydoić. Z plewieniem to już nie nadążą. Mój Michał do pracy, dzieciaki do szkoły. Ola jak pracę znalazła, to tylko mi małego zostawiła i cały dzień ich w domu nie ma. A jak powracają do domów, to zmęczeni. Jakby mnie nic w domu nie robiła. To co z tą herbatą, dziecko? A herbata, ja pani Zosiu będę musiała zaraz iść na pociąg. Ale niech pani sobie sama zrobi, albo Wojtek chodzi. Zrobisz mamie herbatę, a ja będę sprawdzić, czy wszystko spakowało. Mamo, gdzie Kasia jedzie? A coś pani Wandzie mówiła, że do Łodzi czy do Warszawy uczyć się będzie. Fajnie, ma. Ja już nie mogę doczekać, aż sama pojadę. Ale gdzie ty będziesz jechać? Przecież uczyć się możesz tutaj. Pani Wandzia pewnie mówiła Kasi to samo. Ale Kasia pani Wandzi nie słucha, dziecko. O Wojtuś, dobre dziecko z ciebie. Mamo, a Kasia mówiła, że jej długo nie będzie. Można wziąć do nas jej kota? Jej już nie będzie potrzebny. Nie zaopiekuje się mi nawet, a fajnie jest. No tylko mi tu jeszcze kota brakowało. Psa też żeście chcieli i kto się nim teraz opiekuje? Ten kot i tak u nas spędza pół dnia. W domu spał nie będzie, od razu mówię. Dziękuję, mamusiu. No, ja pani Zosiu będę już szła, bo mi pociąg ucieknie. Jak pani będzie chciała jeszcze poczekać, to moja mama powinna zaraz wrócić. A nie pożegnasz się z rodzicami? Nie, mam ostatni pociąg gdzieś. A nie możesz pojechać jutro? Nie, mama doskonale wiedziała, o którym jadę. Tata też zaraz powinien wrócić. Mniejsza, jeszcze jedna lecę. Ale zaczekaj, kiedy wracasz? Nie wiem, na razie chyba nie mam czego. Co to się podziało? Staszek? Jak to Staszek? On zawsze był ciężki. Ale Wandzia? Widać, że Kasia na przekór zrobiła. Takie fochy w tym domu niepodobne. Ja tak nigdy nie zrobię jak Kasia, mamusiu, wiesz? I do Basi też nie muszę dzisiaj iść. I kota też nie musimy brać. Może tu zostać. Czasem najwyżej rzucę jakiś przysmak. Oj, dzieci, dzieci. Kasiu, Kasiu, jesteś? A wyszła kilka minut temu. Mówiła, że śpiesz się na pociąg. Mówiła, że o wpół ma, czyli właśnie odjechała. Wyszła, ja... Ja myślałam, że nie pojedzie, jak się nie da mnie pożegnać. Staszek specjalnie dłużej został w pracy. Ale pojechała. No to żeście sobie narobili. Teraz ani dziecka w domu, ani jej błogosławieństwa na drogę nie dałaś. Chodźcie, dzieci, na nas czas. Pani Wandzia ma swoje sprawy na głowie. W sumie to trochę inaczej to sobie wyobrażałam. Ale jak na takie tanie studia, to jak nie jest źle. Tanie? Wziąłam kredyt jak na samochód, żeby je opłacić. Bo nie już oszczędzać. Mogę spokojnie odłożyć, skoro wcześniej pracowałaś. Wyzwałaś się oszczędna. Gdybym miała takich rodziców zarabiających tyle co twoi, to zaoszczędziłabym z kieszonkowego. Wow, co ty mi powiesz? Dziś otwieram jakiś nowy klub. Słyszeliście coś? No, ale wyjściówki po 50 zł. Spoko, do przeżycia. Chodźmy, jutro odeśpimy akurat sobotę. Coś nam się zanależy po tygodniu zapierdzielania na zajęciach. Ja odpadam. Mam dzisiaj randkę. Randkę? Może w końcu nam go przedstawisz? Kiedyś na pewno. Kurde, nie miałam kasy. Załóżcie za mnie. Oto pani działa więcej. Ty serio chcesz, żeby ona kiedyś z nim przyszła? No, co w tym dziwnego? To wy nic nie wiecie? No, ale o czym? Ten jej gość ma z 50 lat. Jak przyjechał nią przez miasto, oglądali jak wyszła z ojcem. Jest dziany, to na pewno, bo raczej nie jest nic miłości. No coś ty kiedy widziałaś? Gdzieś jest w zeszłym tygodniu, w sobotę albo w piątek. Ale jesteś pewna, że widziałaś ją? Zdaje się, że mówiła, że studiuje ekonomię czy coś. To może na jakimś uniwersytecie trzeciego wieku, bo na studenta to on raczej nie wyglądał. Ona nie wygląda na taką. A kto wygląda? Daj spokój. A może leć
operację na dwa fronty. A może po prostu ją zapytamy? Magda, udajesz, czy głupia jesteś? Daję piątaka, że jej nie zapytasz. Odbijam. A ja pas. Jak nie znajdę roboty w tym tygodniu, to przy moich oszczędnościach wyciągnę może ze dwa tygodnie, a potem chyba znajdę jakiś karton i zamieszkam pod mostem. To czemu nic nie mówisz? Marcin tu szuka dziewczyny, bo jedna jest na L4 i nie wiadomo kiedy wróci. Bo odkąd zrobili to karaoke, ta buda w końcu zaczęła widzieć klientów. No pewnie, mnie ratuje choćby coś leczego. Spoko, myślę, że póki co to stała robota. Nawet jak Aga wróci, to praca jest na tyle, że obrobicie. Właśnie, a co z tą dziewczyną? Wpadła. W razie ma moralne dylematy, co z tym zrobić. Ale powiedzmy sobie szczerze, co może zrobić sama 18-latka? Za max miesiąc mądrzeje i będzie z powrotem. Ale jak za max miesiąc? Już urodzi? Oj, ty jesteś taka słodziutka z tą swoją naiwnością. Pozbędzie się problemy dużo szybciej. No, na merytę lekarza już działa. Zresztą Marcin jasno powiedział, że jak zdecyduje się na rok przerwy, to nie ma do czego wracać, więc decyzja już raczej zapadła. A, żona. Ojej. Nasza Kasieńka właśnie się zorientowała, że takie rzeczy na serio się dzieją. Może opijemy tą nową porcję wiedzy. Mamusia dzwoni? Nie odbierzesz? Nie dzwoni. Nie odbierzesz? Jestem zajęta, nie odzwoni jutro. Dobra, chodźcie, bo zapuścimy to rzeczy. Worek u mnie i o 9 lecimy. Dzwoniła? Nie dzwoniła i telefon też nie odebrała. Wielka pani z wielkiego miasta nie ma czasu? Dałbyś już spokój. Ludzie na wsi gadają, że ją z domu wyrzuciłem. Kto? Nie wiem, kto zaczął, ale nie dziś Józek pod sklepę zaczepił. Pijany jak Bela, to fakt, ale poklepał po plecach i pochwalił za postawienie sprawy jak trzeba. Ale przecież myśmy jej z domu nie... O ludzie, co to się podziało? Zuśka pewnie zaczęła. Ona zawsze bardziej zainteresowana czyimś niż swoim. Niby się zajęła swoimi dziećmi. Jak jej Olka z brzuchem latała, to temat był nie do poruszenia. Ale o kimś to pierwsze do opowiadania. Trzeba będzie Kaśkę przekonać, że wróciła, chociaż na chwilę. Ludziom się pokazać. Jak kolejny miesiąc jej tutaj nie zobaczy nikt, to już w ogóle będzie, żeśmy się dziecka wyrzekli. Będę jeszcze próbować dzwonić. No co się jej kasa skończy, to wróci, ale nie warto ryzykować. A może ty zadzwoń? Ze mną ani tyle nie będzie chciała gadać. Próbuj, próbuj. Nadal nie. Zobacz, zbawaj, bo mi się niedługo będzie wstyd na wsi pokazać. Zaraz będziemy mieć gości chętnych na ten stolik. Coś wam jeszcze podać? Na ten stolik? Czemu akurat ten? Bo tu siedzisz, więc może bardziej na ciebie niż... Kurde, dzięki za ostrzeżenie. Spadam. Na serio? Już nie masz z kim robić interesów? Jakich interesów? To było spotkanie towarzyskie. Daruj sobie. Jakbyśmy go tu wszyscy nie znali. Jakby go pół miasta i cała policja nie znała. By nie zareagowało na info o gościach szybkim bliźnięciem. Nie rozumiem. Pozwól, Żydka. 1/5 zysku na ciebie, za duży obrót jakaś premia, oczywiście towar w pełni legalny, oczywiście nikomu nie szkodzi i oczywiście on nie jest dealerem. A co najważniejsze, ty jesteś bezpieczna, bo również nie będziesz dealerką, zgadza się? Ja się odczę, co? Nie czapuj się. Ja to przerabiam. Nie z nim, ale przerabiał. Z tym, że ja zaczynałam od ćwania. Też wszystko było legalne i bezpieczne. I mój odbiony tekst. Miałam wszystko pod kontrolą. Myślisz, że jestem taka głupia, żeby zacząć ćwać? To naprawdę nie jest takie trudne. Mój ojciec, niepodważalny autorytet. O ile mi wiadomo, narkotyki i sukces nie idą w parze. Jeśli na prywatce pojawią się narkotyki, masz wstać i wyjść. Pan czarno-biały oczekiwał, że domu będzie szło równie gładko jak w biurze, ale choćbym nie wiem jak się starała, nic mi nie wychodziło. Nie umiałam spełnić jego oczekiwań.
Brałam, co popadło. Tyle, ile udało mi się gwizdnąć ojcu kasy z portfela. To pozwalało uciec od bólu. Pozwalało uciec od wszystkiego. Ale kiedy miał odlot, ból wracał i nic się nie zmieniało. No może poza jednym. Ciągle się przeprowadzaliśmy, więc nie zdążyłam się z nikim zaprzyjaźnić. Ciągle słyszałam, w nowej szkole będziesz miała okazję podciągnąć się w nauce, dostaniesz się do dobrego liceum, na studia i sukces murowany. Jakby nie rozumiał, że to żadne wyjście. I co zrobiłeś? Proste. Wyszłam z domu w 18 urodziny. Wyjechałam i wysłałam mu tylko pocztówkę z podziękowaniem. Fakt, nie przemyślałam wszystkiego, że o ile te parę stów starczy mi na jakieś lokum i żarcie, to na towar już nie. Nawet nie zastanawiałam się, czy handlować. Nie myślałam, komu mogę wyrządzić krzywdę, kto przeze mnie wpadnie w nałóg, czy umrze. Co mam dzisiaj na tym straszyli narkomanami? Ważna lekcja w wielkim świecie. Jesteśmy tu. I nawet więcej nas niż ci się wydaje. Nie każdy ci pochodzi jak zombie w marnym filmie. Ja co prawda nie ćmam już od paru dobrych lat, ale nigdy nie przestanę nazwać ciebie samej narkomanką, bo tego tak łatwo się nie odcina. I wyrabiam. Rano uczelnia, a wieczorami jestem tutaj. Nie ma ci kto pomóc? Nie przyjmę pomocy od rodziców. Nie wsparli mnie, kiedy tu przyjechałam. Mam swój honor. Honor? Proszę cię, honorem się nie najesz. Jak dają, to bierz. Jak biją, to uciekaj. Mało jeszcze wiesz, abyś nie musiała się uczyć na własnych błędach. Zajmij się sobą, dobra? Masz swoje problemy. O, już jesteś? Mówiłaś, że masz jakieś biznesy po zajęciach. A, jesteś po biznesach. Fajnie, że nam się udało dziś zabrać. Marcinowi zależało, żeby było jak najwięcej osób, skoro ma być to nagranie. A jako studenci uczelni artystycznej możemy podnieść poziom wydarzenia karaoke. Myślę, że faktycznie pokażę to w telewizji jako wyzwanie. Myślę, że jakieś 30-sekundowy urywek i bez dźwięku. No ale w sumie dobre i to. Zależy, jak wypadniemy na tle innych miejscówek. O, dobrze, że jesteście. Słuchajcie, dobra, a jeszcze trzeba. Kurczę, zostawiam raz, jest jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia. O, są i nasi goście specjalnie, lecę, muszę z nimi pogadać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Łatwiej go wzięło. Tak, to tego go jeszcze nie widziałam. Ty go znasz? Kogo? Misia, kogo? Tego kamerzystę. To wiesz. No tak, to wiesz, jasne. A kim jest to wiesz? To mój chłopak, ale myślałam, że przedstawię go w innych okolicznościach. Twój chłopak? A ten stale zapominam, że masz chłopaka. Dobra. Zaraz wracam. Trzymajcie mnie za kresem. No to już wiemy, kogo dziś będzie kochać kamera. Daj spokój z kamerą. To jest ten ich chłopak? A tu nie ty mówiłaś, że widziała się z jakimś emerytem? Nie, ja. Olga. No, dałabym sobie rękę ociec, że wyglądali na parę. I straciłabyś rękę, jak my resztki szacunku do Klary. No, ale z kim się w końcu widziałaś, nie? Tak, i zanim zapytacie, jestem pewna, że to była ona. A ten stary wyglądał jakimś bliskim. Byłam przekonana, że to jest sponsor. Skończyliście? Jezu, Klara, nie strasz. Zanim zrobicie ze mnie jakoś, aż sama nie wiem, jak to nazwać. Mogliście mnie po prostu zapytać. To bym wam przedstawiła mojego tatę i byłoby po temacie. Tatę? Co? Ciężko w to uwierzyć. Łatwiej było stwierdzić, że poleciałam na czyjąś kasę. Mój tata pracuje za granicą. Przyjeżdża bardzo rzadko i jest naturalne dla mnie to, że się z nim wtedy widzę. Kurde, co w tym złego? Coś się stało? Nie, nic. Wszystko jest w najlepszym porządku. Tylko kurczę, okazało się, że nie sprzedałam się żadnemu staremu facetowi. Uwierzysz? Spotkałam się z tatą. Jeśli kiedyś będziecie tworzyć o mnie kolejną historię, przyjdźcie po informację z pierwszej ręki. Idę się zapisać. Kurde, ale w topa.
Pa. Fakt, no głupio wyszło. Dobra, dajcie spokój, nic nie będzie, idziemy się zapisać, chodźcie. Podejście, ale miękka glina do ułożenia. Tak, biorę pełną odpowiedzialność. Wiem, że ten konkurs to był mój pomysł, ale to naprawdę może się udać. Koszt praktycznie żaden. Tobiasz zgodzi się pracować za psie pieniądze. Ancy coś tam się rzuci za te kilka godzin, a oglądalność zawsze wzrasta, kiedy występuje nowa wschodząca gwiazda. Zeszło się tych dzieciaków tyle, że ciężko się będzie na kogoś zdecydować. Ale zrobiłam pierwsze rozpoznanie. Jedna się nada. Nie, nie słyszałam jak śpiewa, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Kończę, zdzwonimy się po wszystkim. Anka. Widzisz tu mało? Potrzebuję z nią wywiadu. O co miałbym ją pytać? Pytania są nieważne. Ważne, co ona ci powie. Niech mówi, później coś z tego zmontujemy. Weź to Gasia i nagracie coś, a dla zasłony dymnej nagracie też kilka innych osób. Rozumiem, że to ona dziś wygra. Nie wiemy jeszcze, jak śpiewa. To zupełnie nieistotne. Mi jest potrzebny tylko materiał. Potrzebuję naiwnej istotki z ładną buzią i desperacką potrzebą akceptacji. Łatwo jej do uwierzenia w to, ile ma talentu, do zmanipulowania i usunięcia, jak będzie po wszystkim. No popatrz na nią, cała ona. Dobra, to idę, bo zaraz zacznie się konkurs. Już po prostu nie mogę się doczekać. Idę sobie zamówić coś do znieczulenia. Halo, Kasia? A, nie, nie, dziękuję. Dziękuję, nie jestem zainteresowana. Nie, inni domownicy też nie skorzystają. Spieszę się, do usłyszenia. Już ile razy można im powtarzać? Halo? Mama? O, Kasia, dziecko, jak dobrze, że dzwonisz. Wiem, ostatnio nie miałam za bardzo czasu. No wiesz, nie pożegnałyśmy się i dziwnie to wyszło. Tak, dziwnie. Mnie wszystko w porządku, mam pracę, dużo zajęć na uczelni. Masz na to wszystko czas? Może potrzebujesz pieniędzy? Radzę sobie, naprawdę. Nie musisz się martwić. Tata chciałby, oboje chcielibyśmy. Przyjedziesz? Na razie nie, nie mam kiedy. W tygodniu się uczę, na weekendach pracuję. Ale dziecko 2 miesiące ci u nas nie było. Może chociaż na jeden dzień. Muszę ci coś powiedzieć. W mojej knajpie, tu gdzie pracuję, był konkurs karaoke. Pokazali nas zresztą w telewizji. Mnie i znajomych zresztą. I spodobało mi się, wybrali mnie. I zrobił mi mały koncert, też publikowany w TV. Będziecie mnie mogli zobaczyć. Ciociu, mogę? Tak, Gosiu, chodź. Coś mówiłaś? Gosia Jaśki przyszła. A. To ja zadzwonię. Nie, nie, poczekaj, Kasiu. Ta mamo. Kasiu. Co tam, dziecko? Ciociu, ja wiem o tym, że nie za bardzo masz teraz na to czas i głowę masz też zamkniętą innymi sprawami, ale potrzebuję pomocy. Co się stało? Pogadałabyś z mamą? Ja już naprawdę nie wiem, co robić. Ojciec przechodzi samego siebie. Zrozum go chociaż trochę. Zrozum? On mamy regularnie leje. Nas co prawda nie tknął, ale to może być równie dobrze kwestia czasu. Ja sobie poradzę, ale dziewczynek nie obronię. Ale co ty chcesz, żebym ja się powiedziała? Że mam mu oddać? Mama się go boi i nawet nie zwraca mu uwagi. On wraca do domu i zaczyna się program obowiązkowy. Flaszka, wyrzuty, w końcu rękoczyny. Dzień w dzień. Dziewczynki płaczą, w nocy nie śpią. Potem idą niewyspane, nienauczone do szkoły. Dzwonią ze szkoły, wszystko się nakręca. Dobra, ale dalej nie wiem, jak mogę wam pomóc. Powiem wprost. Mam pomysł. Wezwę policję. Nie martw się, nie naszą. Oni go znają, nawet się nie przestraszy. Ale mam kolegę w wojewódzkiej. Mógłby przyjechać. Nieoficjalnie. Tylko, żeby go nastraszyć. Tylko boję się, że wystraszy tam dziewczynki. No to może wezmę bliźniaczki na parę dni tutaj. Pokój Kasi stoi pusty, więc ominie to ta sytuacja. Mogłabyś, naprawdę? Tak, ale nie wiem, czy to jest rozwiązanie. Ja naprawdę nie widzę innego wyjścia. Albo ojciec się wystraszy i opamięta, albo będzie potrzebna prawdziwa policja.
i w końcu go przemknął. Tak czy tak, awantury się skończą. Dziecko to swój ojciec. Czci ojca swego. Nie robię tego dla siebie. Ja również mogłaby pójść w ślady Kasi i mieć spokój święty. Ale nie chcę, żeby dziewczynki przez to przechodziły. Dobrze, ale powinnaś najpierw porozmawiać z mamą. Ja jej akurat zdanie znam. Dobrze jest jak jest. Nie ma co zmieniać. To może... Proszę, nie! Dziękuję, że chcesz nam pomóc. Przyślę do ciebie dziewczynki jutro. Ja już idę. Przepraszam, że przeszkodziłam ci w rozmowie z Kasią. Pozdrów ją ode mnie. Porozmawiaj z mamą. Kaśka, kto to jest? Idź już. Dzień dobry. No, dzień dobry. Szuka pani kogoś? Kasi, mojej córki. Podobno tutaj pracuje. Córki? Tak. Tak, tak. Kasia tutaj pracuje. Nawet ma dziś zmianę, ale musiała pilnie wyjść. Nie powiedziała mi dokładnie, o co chodzi. To może spróbuję pani do niej zadzwonić? A tak, tak, bo ja przywiozłam jej trochę rzeczy i myślałam, że mogę to zostawić. Proszę dzwonić. Załóżmy to sobie sama córeczkę. Dziewczyny, kto to jest? Nie powiecie mi chyba, że aż tak zwiększy się nam średnia wieku klienteli. Mnie nie pytaj. Ja też nie wiem. Halo, na was? Stało się coś? Nie, nie, nie martw się, ale przyjechałam i jestem u ciebie w tym pubie. Tylko, że ciebie tu nie ma i teraz nie wiem. A, bo mam pilne spotkanie na uczelni i nie wiem, ile potrwa. A po co przyjechałaś? Zobaczyć cię i przywiozłam ci trochę rzeczy i pieniądze. A, to w pubie jest Iza, moja koleżanka. Możesz jej zostawić. A, myślałam, że się zobaczymy, że w sobotę nie masz zajęć. Naprawdę nie mogę. Spotkamy się innym razem, dobra? Jak? Udało się wszystko załatwić? Nie, to znaczy tak. Dla mnie pani wszystko zostawić i jechać do domu. Proszę to jej przekazać, ja już mówię. Dzięki. Jesteś jakaś porąbana i to kompletnie. Matka za tobą jeździ, a ty się chowasz po kątach? Skąd tobie taka troska o więzy rodzinne? Ty się o moje więzy rodzinne nie martw, tylko zajmij swoimi. Masz burdel w głowie jak w damskiej torebce. Lecz się czy coś? Sama się lecz. Cały czas powtarzasz o niezależności i samodzielności, a teraz będziesz prawić kazania. Samodzielność to głupota, to dwie różne rzeczy, dzieciaku. Ogarnij się, wyknąć wielkiego świata i ci się wydaje, że nikogo nie potrzebujesz, a kiedyś się zdziwisz, jak zostaniesz tym sama. I tak dam sobie radę lepiej niż ty. Co to za krzyki? Uspokójcie się obie. Kaśka, lecisz do domu, wieczorem masz koncert. A ty, Iza, nie masz nic do roboty? Idę już, idę. Marcin, ale ja mam zmianę do 16. To nie problem, dostaniesz normalną wypłatę. O to się nie martw. Zresztą mam pomysł. Wiem, że będziesz potrzebować sporo czasu na próby i tak dalej, ale możesz u mnie pracować tyle, ile dasz radę, a przy okazji mogę ci pomóc nagrać jakiś kontrakt. 20% dla mnie i zawsze się dogadam. Super. A co z Olgą? Co z Olgą? No, bo nigdy nie chciała śpiewać. Mogłeś pomóc. Oboje dobrze wiemy, że Olga... Kocham ją, ale brakuje jej pewności siebie. A ty sobie poradzisz. To jak będzie? Chcesz być moim menadżerem? Coś w tym desen. Okej, mnie się podoba. No to dobrze. Leć już, żebyś zdążyła się przygotować na wieczór. I ten, ubierz się tak jakoś bardziej scenicznie. Krótsza sodniczka i głębsze lewo. O, to. Marcin, nie żartowałam. Ja nie. Marcin, nie! Pomyliły ci się gałęzie show biznesu. Ja się rozbierać nigdy nie będę. Nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Co to miało oznaczać? Żebyś czytała kontrakty, zanim je podpiszesz. Ale ty jako mój menedżer będziesz podpisywał, nie? No to ja będę czytał. Przyzwyczaj się. Idź już. Widzimy się wieczorem. Zadowoleni jesteście? Ciszej, dziewczynki śpią na górze. Kto wam pozwolił się miesiać? Czy ja się wam miesiam wasze problemy? Spokój się. Siadaj. Twoje dzieci są... Właśnie, moje. Więc dlaczego nocują u was? Gośka je wzięła do wujostwa na chwilę, a ja się dowiaduję, że ich rzeczy już tu są i że wy pomagacie w tym całym idiotycznym planie. Była u nas policja. Jutro rano będzie o tym wiedzieć cała wieś, a w poniedziałek dziewczynki usłyszą o tym w szkole. Na miłość boską, co byście narobili? Jaśka, nie krzycz. Dziewczynki śpią na górze. Są przerażone. Jak dzisiaj rano spadł mi kubek z szafki, to aż wybiegły z kuchni, tak się przeraziły. Na trzaskanie drzwiami reagują strachem.
I ty się pytasz, co my narobiliśmy? Nie wasza sprawa. Jak mogliście poprzeć Gośkę w sprzeciwianiu się ojcu? Mało wam waszych problemów? Jutro rano przychodzę po dzieci. Mogę tu jeszcze zaostać. Puść i trąbi o tym, że swoją córkę wyrzuciłeś z domu. Drugie pół, że sama uciekła. I ty mi będziesz mówił, jak mam wychowywać swoje dzieci? Wara od nich. Trzeba było się popisać, jak miałeś okazję. A ty, Wanda, rodzona siostra, takie rzeczy nie spodziewałam się. Wanda, dzwoń do Kasi. To się musi w końcu skończyć. Niech przyjedzie chociaż na chwilę. Oddam jej za bilet. A potem nawet odwiozę na pociąg. To gadanie w końcu musi się skończyć. A to jej dzieci... Żal mi. Nie wiesz, kiedy nasza gwiazda wraca do pracy? Raczej nie prędko. Zresztą taki z niej może także szybko nagadać. No, od Agnieszki też nie masz żadnych wiadomości? Ani nie odpisuje, ani nie odbiera. Pewnie się obraziła. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Nie ma co panikować. Dziewczyny, to jest Sylwia. Zastąpi Kasię na jakiś czas. Chyba przydawał się para rąk do pomocy. Albo podsłuchiwałeś, o czym właśnie rozmawiałyśmy, a chyba masz lepszą intuicję niż myślę. Pokażę ci Izabelę, chciałbym, żeby już dziś wieczorem zaczęła. Jasne. Ja jestem Iza, a to jest Monika. Pracowałaś już kiedyś jako kelnerka? Tak. Przez ostatnie pół roku pracowałam jako niej, ale zawróciłam wcześniej, że się trafiasz. Mam nadzieję, że jako pracownika nie chwalec. Tak, jasne, że tak. Dobra, nie stresuj się. Chodź, pokażemy ci, co ja. Przepraszam, że musiałam czekać, mam dużo na głowie teraz. Skarbie, pamiętasz, że mam gdzieś bilet do teatru? Nie dam rady, jestem zajęty. Dziś muszę dogadać szczegóły z Sabiną, tą producentką telewizyjną. No dobrze, to wezmę trójkę z dziewczyn. Jak skończymy, to zadzwonię. Mam nadzieję, że szybko to pójdzie. Wiesz, nie myślałam, że Kasia się aż tak to wszystko szybko uda. Myślałam, że będziesz miał wpływ na decyzję tych z telewizji i może wezmą mnie. Nie było szansy, są nieprzekupne. Dobra, lecę. A ty co tak sama siedzisz? Lecę do toalety, zaraz wracam. Kara, chciałam to zrobić już jakiś czas temu, ale nam się nie składa. Chciałam cię przeprosić za tą całą akcję z tym twoim chłopakiem w ogóle. Ciężko było znaleźć okazję do przeprosin, co? Za to bardzo łatwo przyszło zmieszać ten niezgód. Wiem, nie powiedziałam było. Zacznij myśleć, zanim coś powiesz. To nam wszystkim wyjdzie na dobre. To kiedy przedstawisz nam Tobiasza tak oficjalnie? Nie wiem. Na razie dużo pracuję. A może wybierzesz się do teatru? Mam akurat dwa bilety, bo Marcin nie może iść. Prezent przeprosinowy. Możesz tak potraktować. Widzę, że Marcin ma nowy narybek. Tak, gdzie zaczynam? Oda, ja tu właściwie tak przelotam. Masz na mnie notatki? Dobra, dzięki. Jak myślicie, Kaska zrezygnuje? Nie. Czemu miałaby? Na razie. Nie było jej ostatnio na zaliczeniu. Niby można wszystko zaliczyć pod koniec semestru, no ale... Myślę, że to tylko jej sprawa i nic nam do tego. Prawda, Olga? Tak, jasne. Nic nie ma w tym telewizorze. Tyle kanałów? Jak przyjdzie co do czego, to nie ma co oglądać. Dzień dobry. A to wy nie oglądacie? Co mamy oglądać? No, Kasię waszą. Dzisiaj w sąsiedztwie wszyscy siedzą. Tylko u mnie Michał protest złożył, że on meczu nie odpuści dla jakiegoś śpiewania. Kasia w telewizji? Co ty gadasz, Halina? Wy tak serio? To ja specjalnie do was przychodzę, bo gdzie jak gdzie, ale u was obejrzę na pewno. Wandziu, gadałeś z Kasią ostatnio? No tak, ale nic nie mówiła. Zresztą wtedy Gosia Jaśnik przyszła i nam rozmowę ucięło. A potem się już nie dodzwoniłam. To na jakim kanale to można zobaczyć? Daj, przełączę. No jest, rzeczywiście. Moje dziecko kochane. Zrób głośniej. Nie ma nieba tu i nie ma... No, ładny skarb żeście sobie wychowali. Ja nawet nie wiedziałam, że ona tak śpiewa. Muszę do niej zadzwonić. Czekaj, cicho, coś mówią. Gdyby pojawiła się znikąd i szturmem zdobyła popularność. Wszystko zaczęło się tu, w klubie Komoda, w którym się obecnie znajdujemy.
Kasiu, jak to jest, kiedy nagle zła karta się odwraca i wszystko zaczyna się układać? Przyznaję, była ciężko. Ciężko? Nic nie mówiła. Wiemy wszyscy, że nie możesz liczyć na wsparcie rodziny. Od jak dawna jesteś zdana tylko na siebie? Jestem w mieście blisko 3 miesięcy. To bardzo krótki czas na naukę samodzielności. A ty przy tym wszystkim zdążyłaś jeszcze zrobić karierę. Trudna sytuacja rodzinna, przemoc i alkohol. To wszystko może człowieka złamać. Ciebie wzmocniło. Wszystko jest po co. Przemoc? Ja założenie wychodzę. Alkohol? Ja to co ona brzmi? Wszystko było jak w piosenkach. Miłe, Wanda, na litość boską, dzwoń po karetkę. Już dziś zachęcam. Halo? Halo, Wanda Zalipska, mój mąż, Staszek. To chyba atak serca. Adres tak, już podaję. Kasiu, czy jest coś, co chciałabyś przekazać tym, którzy wciąż się wahają? Nie macie nic do stracenia, to może zmienić całe wasze życie. Chyba warto. Jezu, moja mama bez przerwy do mnie wydzwania. Po czymś takim to się jej w ogóle nie dziwię. Skąd ty wzięła taki pomysł? Pomysł? Zmontowali moje wypowiedzi tak, abym wyszła na wredną zimną. Nie przesuwałaś tego wywiadu. A ty się w ogóle nie odzywaj. Doskonale wiesz, kto stał po drugiej stronie kamery. Dziewczyno, to wiesz, nie nagram nic, czego byś nie powiedziała. Sprzedałaś się, Kaśka. Ile za to dostałaś? 30 srebrników? Poddajcie się ode mnie wszyscy. Po kim jak po kim, ale po niej się tego nie spodziewałam. Jej mama była już tu odwiedzić. Myślę, że faktycznie ojciec ją bije. Wydawało się, że ma całkiem normalną rodzinę. Normalną? Całą ta historia jest grubymi nićmi szyta. Zjawia się nie wiadomo skąd i nagle kontrakty, kasa, kariera. To wszystko śmierci mam tu jakość. Aż tak ci dziwi, skąd mam kontakty do tych wszystkich ofert pracy? Może powinnaś zapytać swojego chłopaka, dlaczego nie załatwił ich tobie? Prawdziwie kochający mężczyzna, nie ma co. Może nie ma wystarczająco dużo zaufania, żeby pozwolić... Kłamiesz! Po co miałabym kłamać? Zwyczajnie mi zazdrościsz Marcina, Pawła, wszystkiego. Nie bądź śmieszna, gdyby nie ja, ten Paw był już dawno zadany. Ty, Olga, odpuść. Chodź, niszczy cię, jeszcze zobaczysz. Olga, co się tu dzieje? Przestań krzyczeć. Załatwiłeś jej kontrakt. Co? Słyszałeś mnie, załatwiłeś jej kontrakt. Zwariowałaś. Marcin, ja jej już wszystko powiedziałam. No i po co? Od kiedy tu jesteś, są same kłopoty. Pokaż się tu. Brałaś coś? Nie. To ciekawe, co robi Marek. Przychodzi prawie codziennie. Może jest pan już jego talent. Nie wierzę. Widziałaś tu dealera i mi nie powiedziałaś? Obie stąd wyjdźcie i to już. Powiedziałem, żebyście wyszły. To jest mój pan, ja tego tak nie zostawię, nie pana są. Kochanie, ja... Pomagałam ci, kiedy tego potrzebowałaś. A ty? Ty egoistko. Nie zawahałaś się ani na moment, żeby zniszczyć wszystko, co mam. Ciociu, jesteś? Mama mnie przysłała. Będzie powtarzać, że jednego tu nie postanie, ale chciałabym pomóc. Co z wujkiem? Co mówią lekarze? Zabierzesz mnie do niego? Muszę mu dać parę rzeczy. I jeszcze po drodze do sklepu wstąpić, bo jakąś drożdżówkę i mandarynki. Tak, jeszcze mandarynki. Jasne, tylko tą torbę masz do zabrania? I jeszcze torebka. Nawet nie zadzwoniła, wiesz? Po tym wszystkim nawet nie chciała ze mną rozmawiać. Ja też próbowałam się do niej dodzwonić, ale wiesz, ode mnie mogła nie odebrać. Znasz nas dobrze, dziecko. Czy my jakieś coś złego zrobiliśmy? Chcieliśmy dla niej jak najlepiej. Może ja z tobą zostanę, jak wrócimy. Będzie ci raźniej. Nie, nie trzeba. Dziękuję, ale nie ma potrzeby. Musimy porozmawiać, nie uważasz? Nie wydaje mi się. A mi się wydaje, że tak. Co to miało być? Tak masz moje interesy? Mam swoje interesy, Złotko. I mam teraz ważną sprawę do załatwienia, więc nie mam czasu na twoje gorzkie żale. Marcin, ale... Zostaw mnie! Czy coś pani podać? Iwo i Dance jeszcze przypuść. Plan, bo tu przyszłam. Jest Marcin?
Jest zajęty, ale zajrzyj wieczorem. Okej, jest jasne. A widzę, że problemy finansowe już nieaktualne. No chyba tak. Na razie dobrze to wygląda. To dobrze, miło by było was zobaczyć. Ciebie też. Ja lecę. Klientka czeka na piwo. Skąd ten to wysłuch? No bo to twoja zastępczyni, ale dziś nie pracuję. Dobra, ja wracam do pracy. Jutro mamy wolny, to może jakieś spotkanie? Jak nie, zadzwonię. Aga, wszystko w porządku? W sensie? Z tobą. Tak, nie ma żadnego problemu. Ale widzę, że niektórzy mają problemy, które ciężej rozwiązać. Kaśka? No trochę się jej ostatnio nazbierało. Da sobie radę? Zawsze twierdziła, że tak. Nie jest problem. Trzymaj to od Marcina, kazał ci przekazać. Bywa jedzenie? Super, mi są ciebie. Cholerny frajer. Ja wam turuj się, proszę. Wykreślasz mnie z miejsca, teraz będziesz mnie uspokajać? Hola, hola, dziewczyny, uspokójcie się. Sylwia, wracaj na zaplecze, a ty odwal się ode mnie. Wszyscy jesteście wszechwiedzący, a nikt z nas nic nie wie. No i kto to mówi? Trułaś mnie o relacjach rodzinnych, a kto posłał Agnieszka, żeby usunęła dziecko? Lubisz mówić o moralności, co? A nagadanie się kończy. Uważaj. Kiedyś cię ostrzegałam, że jak tak dalej pójdzie, zostaniesz sama. Twierdziłaś wtedy, że dasz sobie radę. Teraz się o tym przekonamy. Siadaj, kochanie. Zrobić ci herbatę? Nie, wody poproszę. Gosiu? Tak, tak, już idę. Pani też przyjeść? Nie, ja zaraz będę się zbierać. Panie Staszku, musi pan teraz na siebie bardzo uważać. Nie denerwować się, nie przemęczać. Bądźu, zadzwoń do Kasi. Panie Staszku, proszę, nie wolno się panu teraz denerwować. Bądźu, proszę. Pani ręko, i co ja mam zrobić? Jeśli pani uważa, że to go uspokoi, proszę dzwonić. Ale wydaje mi się, że to jest zły pomysł. Dobrze, zadzwonię. Zjemy obiad, usiądziemy i zadzwonimy. Dobrze? Dobrze, to zrobimy. To moja wina. To wszystko moja wina. Nie, wujku, to nie czyja wina. Mogę mi po prostu pozwolić tam jechać. Nie mogłeś wiedzieć. Wszystko da się naprawić. Zobaczysz. Oj, wydaje mi się, że już jest za późno, dziecina. Co też wujek opowiada? Nigdy nie jest za późno. Wandziu. Tak? Zadzwoń do Gaś. Staszek przecież... Proszę. Marcin? Marcin, gdzie jesteś? Co ty tu robisz? Wiem to, że ktoś tutaj jesteś. Potrzebuję jakiegoś miejsca. Wszystko jest na sobie, jak patrzę. Nie mam kasy, żeby mnie porzuciłaś. Problem w tym, że złamałaś zapisy z umowy. Jakie zapisy? Marcin. Marcin już nie jest twoim menadżerem. Oszukałaś jego i nas. Ćpasz. To jeszcze nie nasza sprawa, powiedzmy to sobie jasno. Ale na ostatnim koncercie byłaś na haju. A to już niezgodne z regulaminem. Szanienie. Chcecie mi powiedzieć, że cały show biznes jest trzeźwy? Dziecino, do show biznesu to ci jeszcze daleko. I tą drogą raczej tam nie dojdziesz. Halo, mamo? Nie teraz. Naucz się pisać SMS-y, nie zawracasz mi głowę pierdołami. Czekajcie, to co ja mam teraz zrobić? A to już twój problem. Ale to ja trzymam tę papkę na powierzchni. Już nie, nie jesteś niezastąpiona. Jak to? Kto? Powinnaś być nam wdzięczna, że z mediów znikniesz równie szybko, jak się pojawiłaś i bez afery. Problemy zdrowotne? Po prostu zastąpicie Liliana. Liliana? Kolejna młoda, głupia ofiara, z której wyciśnijcie wszystko, co się da, potem zostawicie ją sama, tak? Nie licz się ze słowami. Wiesz, takie słowa z ust 19-letniej bezrobotnej ćpunki nawet nie są obelgą. Thank you.
hajs! Nie dam pociągnąć padu na dno. Idź już, na siebie czas. A odprawa? Nie dam ci odprawy, bo kupisz za nią drogi. A ja nie chcę cię mieć na sumieniu. Wróciłaś? Chyba tak. Gdzie jest mama? Jak wczoraj pojechali, to jeszcze nie wróciła. Pojechali? Gdzie? Nie rozmawiałaś wczoraj z mamą? Nie miałam okazji. To zadzwoń, ja już idę do domu. Czekaj, dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Lepiej jak ona ci powie. Halo mama, co z tatą? Och, kochanie. W szafie i w garnku i w sercu nieba nie.